Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Risenie. Risen pierwszy i nasze te świątynie. Do nas zresztą. Okej, to są jakieś potwory. Góra. Jasna cholera, to ja od tego chyba jednak nie powinienem mówić. Oj nie, to był błąd, to był błąd. Ja sobie wczytam od razu grę. To już wiem, dlaczego tutaj nie mam, mam chyba jeszcze nie schodzić. Już rozumiem, dlaczego ludzie się tak boją w ogóle tych krypt tutaj dalej. To na razie jesteśmy troszeczkę tak delikatnie za słabi. Co z tego, że mamy teraz nowszy pancerz, który jest absolutnie milion razy lepszy niż nasz poprzedni. Znaczy no, dużo się nie różni, ale jednak jest lepszy milion razy. Mam masę innych tam dogodnień. Plus mamy już lepszy miecz, dużo niż względem tego, co mieliśmy na początku, więc no. Jak widzicie, nadal mamy obrażenie słabe jak na takie góle, więc uciekamy chyba się do ucieczki na razie jeszcze. Tak, wiem jak to zabrzmiało. Uciekamy się do ucieczki. Mapa wyspy to nie, mnie to nie obchodzi. Patrz, chcę opuścić miasto. Chcę, mogę się tam przejść już do niej. Chyba, bo... Tak, to zaraz jej to powiemy, mam nadzieję. Chociaż nie, no muszę teraz lecieć do... Dobra, muszę lecieć do tej twierdzy. Jak się nie mylę. O właśnie, tak, czyli tutaj. Trzeba iść do tej wulkanicznej twierdzy jednak. Miałem rację. Okej, okay, to nie będzie fajne. Brogar. Jeszcze sobie w sumie z nim poradzę. I'm hunting for the camp, not for you. I am the camp, little fish. Don't forget that. Wiesz co? Chcę go naklepać, tak szczerze, chcę mu naklepać jak się da. Tylko. Nie mu nie pomaga jak widać teraz, bo jesteśmy myśliwi mi obaj. Ja nie zamiar się do nim coskać. Ej, cholera, był blisko, bym dostał. Okej, okay. Piąteczka może jakaś, szybka. Stop, will you? Cholera, to było bardzo niebezpieczne. Myszka mi się troszkę zakręciła, wybaczcie. Okej, dobrze poszło. Piąteczka jeszcze jedna. Chcę go naklepać po prostu, żeby mu naklepać, nie? Już teraz jesteśmy oboje myśliwymi, więc no, nie chcę się z nim bawić. Dalej. Okej, piękne zderzenie bronią. Prawda, w końcu jakaś emocjonująca walka, więc ja chcę. Siedzenie w mieście i latanie od punktu do punktu, cholera. Mało HP, bardzo. Nie da się uderzyć. Oj, cholera, blisko. W którym miejscu tak, przed walką. Tyle HP, właśnie o tym mówiłem. Naprawdę niewielka ilość może tutaj uratować gościa po prostu. Okej. Okay. Chodź tu, brogarze. Koniec zabawy. Nie mam się z tobą bawić, gościu. Nie będę grał w tej gierki. Nie jestem twoim myśliwym, tylko myśliwym wozu. Myślę, że montownikiem, jak zwał, tak zwał. A na pewno nie jestem podwładnym brogara, absolutnie. To nie zgadzam. Okej, prawie dostał. Prawie martwy, znaczy się, chciałem powiedzieć, a nie prawie dostał. On się zaraz oberwie, jak to dalej pójdzie. Jest, udało się, w końcu, nareszcie. O, w końcu. Ja myślałem, że mi się nigdy nie uda. You're going to be catching my dinner now, are you, hunter? I like my meals like I like my women, with chips. Hey, you're a hunter? Zawsze sobie myśl, hurra, brawo. You're one of us, an elite band. Of misfits mainly. Not bad for a castaway. Not bad at all. Be proud of yourself. And as a fellow hunter, if you need help, you know where I am. Okay. You've got what's it? Don't go dying. Brogar dostał w pierdzie po prostu ode mnie teraz. Ale nic to nie zmieniło w sumie w obozie niestety. So, you're a hunter now. Not surprising. You've got that hunter look about you. Was that a compliment? I don't do compliments. Just facts. Miserable things that they are.
They say the threat from the White Robes has eased. They say a lot of things. Okay. Czy trochę te białe szaty mimo wszystko... Know how long I've worked for the Don? And they make you a hunter after 2 minutes. A, ten na przykład zazdrosny w cholerę. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że jak widać doszło do tego, że rzeczywiście osłabiliśmy te białe szaty dość mocno. So, you think you're one of us? I've been here longer, so when that gold gets shared out, you better remember that. Do you have anything new to report? You're still an arse. Is that news to you? Okay, pójdę się oczywiście przespać chętnie. Do rana, najlepiej. I wyruszamy do Inkwizytora w takim razie. I'm watching you. Cieszę się z tego, że mnie czy na nie patrzysz. Musicie być bardzo zadowoleni z tego powodu. W sumie jeszcze pójdę do Rebeki, bo może ona nam tam coś pomoże. Nie, do Rachel, tak? Nie Rebeka, tylko Rachel on ma. Rachel, no. So, you've joined up, have you? Picked a bad time for it. Yeah? The Don used to rule here. Not anymore. Not now there's these creatures roaming the island. Creatures, refugees, the fucking Inquisition. Still, the more men on our side, the more chance we have to get through this mess. Jeszcze raz. Aha, ona nam nic nie powie, okej. Okay. Beppo może jeszcze nam coś pomoże, powie cokolwiek. Beppo? So you're a hunter, are you? Don't look to me next time you're hungry, Beppo. Hey, I know how to feed myself. I can see that. Dobra. Skoro mi się udało, to teraz wychodzimy już. Nic najwyraźniej tutaj ciekawego nie było, tylko rozmowy. A choć jeszcze to jest ten. A nie, to jest zwykły podwładny. Ale to jeszcze widziałem jednego gościa takiego właśnie podwładnego. Okay. You become a hunter. Well done. A hunter is only a step away from being a fighter. Keep going like that. I'll bet you'll be one of us in no time. Craig w sumie dość spoko jest, mimo tego, że stoi po stronie Brogara. Jak widać dosyć spoko gość. Znaczy wygląda spoko gościa, okej. Okay. Tutaj mamy gości, którzy kopią. So you're a hunter now. You must have really impressed someone. No przecież Sherlock. Dobra, jeszcze tam jeden jest. Pogadania, Louis i ten gość tam na tych. I can feel it. If someone doesn't silence the volcano, we're all doomed. It's Enrico. How can you silence a mountain? Shouldn't you be asking how a mountain can talk? I'd rather be on the mainland, away from here. If the sea doesn't swallow you trying to get there. Coś miałem na nosie. Prawdopodobnie jakiś włos. Okej. Okay. Koniec. Louis w takim razie. Louisie, pijany. Nie wiem. Ah, it's you! Huh. How goes it going? How's it going? How's it going? Don't you think it's time you stop drinking? Nope. Huh. While the fighters are so wound up, I'm staying right here and relaxing. Dobra. Walić go, jak widać nic to nie pomoże, żeby oni wrócili wszyscy do pracy. Nie, jeszcze, znaczy nie, no sam przede wszystkim nie może wrócić do pracy, bo nikt go nie wyręczy, nie? W tym cięciu drewna. Niestety. Ja nie mam pojęcia, co mam z tymi misjami zrobić niektórymi u bandytów, a może już je spieprzyłem po prostu i to dlatego. Cóż, lecimy dalej, w każdym razie. Good to hear you're one of us now. We can use all the help we can get. Okej, to wszystko. Dobra. Czy nic ważnego nam nie powiedzie. I miałem nadzieję, że będzie jakaś misja z tym związana jeszcze. Że zostaliśmy właśnie myśliwymi i nam dzięki temu, nie wiem, bardziej zaufają czy coś, ale najwyraźniej nie. Jeszcze możemy przejść się do tego Jana, który tam jest po drodze, wiecie. Chyba on się Jan nazywał. Okej, mapa. Do przodu i w lewo od razu. I potem znowu do przodu i znowu w lewo. Spróbuję jakoś tam dojść. Ale nic nie obiecuję, wiecie. Znając mnie, to pewnie się jeszcze wywalę na głupi ryj 5 razy przed przejściem. O, no nie, jeszcze teraz pada. Wspaniale. W ogóle teraz do mnie doszło, że chyba Gwint, Wiedźmin i Risen to są jedyne, które mogę nagrywać, jeżeli nie kiedy wysyłam filmy inne. Bo cała reszta po prostu leży wtedy i nic się nie da zrobić. A w ogóle War Thunder to już w ogóle War Thunder. Tam się nic nie da zrobić, nawet jeśli nic nie wysyłam, bo on po prostu coś jest nie tak i strasznie spadają klatki, kiedy się renderuje po prostu tam coś na dnie na przykład. Znaczy na dnie, na
podłożu na ziemi tam. How are things with you? I don't know. I feel uneasy. It's too quiet. That white robe lot aren't bothering us so much. Mają większe problemy w mieście teraz. They're probably plotting something. So watch yourself. Nawet jeśli to i tak z tego wyjdę. Okej, tutaj prosto, okej. Pozwolę sobie tak skakać, bo rzekomo jest to szybszy sposób na przejście. Przynajmniej tak pamiętam, że jak oglądałem gdzieś u kogoś gameplay, to mniej więcej właśnie w ten sposób działał. Chyba że właśnie są takie spady jak ten, więc to nie da. Okej. A w końcu będziemy mogli sobie radzić ze zwierzętami. Tak wiem, jak to śmiesznie brzmi, ale jednak jest to prawda. Jakie ładne słońce, szkoda, że go nie ma. Okej. Nie wiem, co mam powiedzieć wam szczerze, bo... Tak w sumie to nic się nowego nie stało, no po prostu mamy lecieć do Inkwizytora, tak? I to właśnie robimy, tylko że ja też po drodze... Tylko, że ja już po drodze tutaj tylko... Czekajcie, muszę wymyślić, jak powiedzieć dobrze to zdanie. Tyle, że ja już po drodze tutaj wszystko wybiłem, jak szedłem. Okej, okay, tutaj mam iść, dobrze rozumiem? Tak, i teraz znowu w lewo odbić. W stronę wulkanicznej twierdzy. Okej, okay, tutaj są jacyś znowu chłopcy na posyłki zapewne. F8 w takim razie, szybki zapis. I lecimy. Hey, this area hasn't been secured yet. Be careful. Thanks. I'll keep my eyes open. Can't look after yourself, eh? I don't care what you're doing here or where you're from. I only care about security. What goes on between you lot and the Order is none of my business. Widzicie? As long as you don't cause any trouble, I don't care. So don't cause trouble. Okej, okay, daruję sobie rozmowę z nim. Tam mam na przykład czerwia, a nawet nie dwa. Albo ćmy. Nie wiem, czy to są ćmy, czy czerwia. Okej, okay, jedyneczka. Chodźmy jednak. Okej, okay, spokojnie. O, rzeczywiście nam zaczęły zadawać dużo mniej. Zobaczcie, jak niewielkie obrażenia teraz to są. Względem tego, co było wcześniej, nie? Zresztą no, są to obrażenia, owszem, ale jak dużo, jak bardzo się zmieniły względem tego, co było. Okej, okay, jakiś wilczek jeszcze tutaj nawet. O, nawet dwa, okej. Okay. To już inna sprawa. A wilki nadal są dość niebezpieczne, jak widać. Względem na swoją szybkość przede wszystkim. Okej, okay, gdzie jest drugi? Właśnie, nie mogę go znaleźć. Cholera. Wokół siebie. One gdzieś tak latają, że one się potrafią wtopić na przykład w otoczenie. Na przykład w ziemię. Dosłownie. W sensie, mają takie ubarwienia akurat tutaj. Futra, tak? Namaszczenie, o, chyba się tak to mówiło. Namaszczenie w wypadku psowatych i wilkorów, chyba tak. Wybaczcie, tak słaby ze mnie przyrodnik, niestety. Ale bardzo, bardzo charakterystyczny, podobny do w sumie tego, co jest właśnie na ziemi, do tej ściółki, czy podłoża, jak zwał, tak zwał. Prawda? Okej. Okay. F8-ka jeszcze jakaś, żeby mi nic nie zabiło po drodze tutaj. Znaczy no, żeby mi, jak mnie zabije, to żebym mógł wrócić bardzo szybko. Okej, okay, te jakieś grzybki są jeszcze. Nic więcej tu na razie nie widzę, tylko jakieś jeszcze zioła. O, coś tam znalazłem, tylko nie wiem, co to było nawet. Zardzewiały miecz chyba, albo coś takiego. O, tutaj mamy kryształek. Ale chyba nie możemy z niego skorzystać, więc trudno. W takim razie idziemy dalej przez las. Totalnie nie wiem, gdzie to prowadzi. Tutaj widzę tylko... To jest gnom, albo goblin, tak? Gnom, o właśnie. Tak, ale on ma odgłos goblina z Gothica. No są tylko dwa na szczęście, więc spokojnie mogę w nie trochę postrzelać. Mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, jeszcze raz. Spokojnie. Dobra, za słaby naciąg czasem. Mam, okej. Okay. Niech walą w drzewa w sumie, mi to nie przeszkadza. Okej, okay, jeszcze raz. Dobra, tego muszę załatwić teraz. Albo obić chociaż, żeby mi to nie przeszkadzał. Oj, czym on nawet kilofami rzucają z tego, co widzę. Okej, okay, są już naszpikowane tym, jak nie wiem co. Okej. Okay. Dobra. No dawaj. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz.
Dobra. Dobra, wiesz co, chyba zamiast zmarnować na niego strzał. O cholera, no właśnie. Zamiast zmarnować na niego strzał, to po prostu się z nim zacznie bić i tyle. Tak, na to wygląda, że to jest najlepsza opcja na chwilę obecną. Tak, znowu na chwilę obecną. Będę go słowa pewnie nadużywał, znaczy tego zdania. Będę nadużywał ze względu na to, że nie wiem, jakoś tak ostatnio mi wyszło. Że z niego dość mocno korzystam, dość często również. Okej, czy tutaj coś było? Tutaj po prostu one sobie tak stały, bez większego celu. Wygląda na to, że chyba sobie tak po prostu stały tutaj. Bo nic nie widzę po prostu. Ciekawego. Dobra, no to w takim razie wracamy na nasz trakt, czy jak zwał, tak zwał. I polecimy po prostu dalej, w stronę, znaczy polecimy, pobiegniemy. Wiem, ja cały czas mówię polecimy, bo nie wiem, jakoś mi się tak lepiej mówi. Pobiegniemy sobie w stronę oczywiście wulkanicznej, góry wulkanicznej, czy jakkolwiek się to tam nazywa. W każdym razie w stronę Inkwizytora, a ja jeszcze sobie tutaj zejdę do ruin z łaski swojej, tylko ucierzę prawie wszystkie rzeczy na głowie. I lecimy. Tutaj są znowu góle. Jeśli tak, to się wkurzę. Tam jest co? Dostałem zawału. Przy grze takiej jak Risen potrafi się przestraszyć. To już jest coś nie tak, nie? A nie zauważyłem totalnie tej pułapki. Okej, okay. Wczytaj. 16 godzin, 47 minut. Dobrze mi idzie, tak? Pewnie 90% graczy to już w ogóle przeszło tego Risena w tym czasie, kiedy ja się nadal z nim bawię. Dobra. Zejdźmy jeszcze raz. Tylko już wiem, że nie będę przeszło broni, przynajmniej na chwilę. Okej, okay, a jak ja mogę to ominąć, co? Okej, okay, w ten sposób. Jak znowu wejdę, to nie mogę. Jak się tego zbliży, to pewnie mnie to zabije. Okej, okay, a jak się nazywa tamto coś? Nie mogę tego nawet zobaczyć. Dobra, nazwy tego. Czegoś nawet nie mogę zobaczyć. O, a to co to mi da? Jeden pierścień. Okej, okay, i czy on wyłączył pułapkę? Tak, okej. Okay. Fajnie. Tylko przydałoby się jeszcze, gdybym znalazł coś innego, co tutaj uruchomi mi, a raczej otworzy mi tą bramę tutaj. A, to jest przełącznik, okej. Patrzcie, muszę zrobić tak, chyba. O, widzę, że Gothic 1, prawda, się przydają. Przydają się rzeczy z Gothica 1. O cholera, dobra, to nie był najlepszy pomysł, absolutnie to nie był najlepszy pomysł. Ja bym sobie mógł uruchomić tą pułapkę, ale daruję sobie. Wiecie co, ja stąd uciekam po prostu. Uciekamy. Nie będę się tam bawił. Częśćwierz za mną biegnie. Oj, cholera, niedobrze. Gościu. Hej, Stan. Czy. Tak, Stan. Dzięki. Zajmij się nieco łaska. Ciekawe, czy zginie. Okej. Okay. Jak widzę, to gość sobie całkiem nieźle radzi. Więc ja sobie pozwolę wypić miksturkę. A spokojnie. O, teraz został. Ile ma HP? O cholera, to ładnie ten świeży go bije. To ja może mu nie pozwolę zginąć, co? To było chyba dość logiczne i sensowne. Dobra, bij go. Ja tutaj sobie spokojnie dam radę. Tylko chciałem, może się uleczy coś, bo tak trochę by się przydało. Okej, okay, uda się. Jest. Cholernie mocne dziadostwo. A i tylko pył z tego dostaliśmy. Okej, okay, ale chodziło go nie pobiło tak mocno. Wydawało mi się, że może dostał krytyka. Tak to wygląda przynajmniej od tego stwora, bo po pierwszym ataku to był naprawdę mocno zraniony i się bałem, że wiecie, że ten spór go załatwi na 4 ataki. Ale wygląda to, że to rzeczywiście był tylko krytyk. Tylko i wyłącznie nic więcej. Tutaj mamy pniaczek, tutaj mamy. You must have someone else to talk to. I'm not listening. Rekruci. Greetings. Dobra, wiecie co? Nie chce mi się, absolutnie nie chce mi się tutaj wykonać pobocznych misji. Daruję to sobie. Mam dosyć tych farm, tych dziadowych. Nie tak, jedynka. Tych dziadowych zakonników. Jeżeli będę musiał, to owszem, zrobię to, co trzeba, ale wcześniej nie. Znowu szczurki, oczywiście. Znowu szczurki już mi nic nie robią. Spoko. Prawie, albo może mi się udało. Okej, okay, level up, spoko, w końcu będę miał punkty, żeby wydać w siłę. Znowu. Tutaj mamy ziółko jakieś lecznicze po drodze. Widzę jeszcze wywłócznik. O, zacząłem się uczyć nazw tych
tych wszystkich ziół tej wgryzenia. Widzisz, że tego dzika, przyjacielu drogi mój. Okej, porobione. Bierzmy z tego dzika co możemy. Wow. No nie powiedzcie mi, że to nie wygląda ładnie jak na Rizana, nie? Zobaczcie, i te ptaki tam. Dobra, koniec zachwycania się. Lecimy już rzeczywiście w stronę zakonu, bo ja tutaj 20 minut już zmarnowałem. Oj, nie, wilczki, niedobrze. Nie jest to najlepszy moment na wilki. Okej, okay, a może je zaprowadzę na farmę, byłoby fajnie, wiecie. Zajęliby się nimi zakonnicy i w ogóle. O, chodźcie wilki, no, dawajcie. Cześć Severn, możesz się nimi zająć. Nie wiem dlaczego kojarzy mi się Severn ten z kącie akurat. Jakbym już go gdzieś widział. Tego zakonnika konkretnego. Okej. You there. You better not be a looter or a vagrant. Musiał mnie oczywiście zaczepić. I'm an emissary from Don Esteban. O właśnie. Is that so? I didn't think the Don's men went around alone. You tend to travel. Nie myślałem, że ludzie do niej chodzą w pojedynkę. This farm jest is under my command. Logiczne. Stay away from the buildings and don't question my people. Remember that and we'll get along just fine. Good to know. Okay. Mieliśmy nie wypytywać jego ludzi, więc jego też nie będę pytał. Nie mam zamiaru przynajmniej takiego. Tylko, że chciałbym jakąś łaskawie... Czy to jest tak, beczka z wodą właśnie, tego szukałem. Wybaczcie, pozwolę się tutaj uleczyć w ten sposób, bo mam nie wchodzić tutaj do budynków, tak więc wiecie, wolę nie ryzykować po prostu straty HP. A ja sobie się uleczę po prostu tutaj i zapiszę i polecimy dalej do twierdzy. Kurczę, dziwne to jest taki wysłannik, w sensie dziwna rola. Nigdy jeszcze w takiej nie byłem. Szczerze, nigdy nie byłem w żadnej grze wysłannikiem jakiejś frakcji, żeby załagodzić spór z drugą. Jest to dla mnie jakieś nowe doświadczenie w końcu. Zobaczcie, za te włosy totalnie są ogarnięte, one są jeszcze mokre nadal. Mimo tego, że już od 2 godzin się suszą. Dosłownie 2. W tym momencie. Oprócz tego Rizana będę musiał jeszcze nagrać 2 odcinki, a to raczej już nie dzisiaj. Pozwólcie, że odpiszę tylko Falusowi jakoś zabawnie, w pewien zabawny sposób na to, co on mi napisał. Wkurzający Falus jak zawsze w formie. Mam nadzieję, że odpisałem mu wystarczająco dobrze, żeby zrozumiał żart. Jednocześnie nie chciał robić tego, co chciał zrobić. Znaczy ogólnie tak, nie mówię tutaj coś o tych prywatnych rozmowach, co tutaj o co dokładnie chodzi. Po prostu mówię wam, że na przykład odpisuję mu tak, powiedzmy częściowo chamsko, a mam ochotę go właśnie zabić. Mniej więcej to samo chciałem wtedy przekazać. Nie mówię co dokładnie z nim piszę, ponieważ wiadomo, to są prywatne rozmowy, ale czasem po prostu wolę mu odpisać, bo prawda, jednak jest to widz, a widzów jest dobrze trzymać przy sobie czy coś. Warto mieć wiernych widzów, którzy przynajmniej myślą. Mam nadzieję, że on taki jest, chociaż czasem zastanawiam się, czy na pewno. Okej, okay, to jest jakiś... Och, ja tam by było fajnie się skoczyć, nie? Tylko czy mi się uda? Sekundka. Odwólcie. Geronimo. Chyba nie wyszło. LOL. Co się to stało? Co to miało być? Do cholery jasnej. Co to było? Okej, tutaj bofu, kto jesteście? Co tam się stało? Halo? Logika? Jakikolwiek... Nie wiem. Wybaczcie, muszę wyłączyć Steama teraz już tak totalnie. Jakikolwiek fizyczny wzór na to, co się stało? Ktoś mi wyjaśni?
Co to było? Silniku gry. Proszę, proszę nie robić mi takich rzeczy. Okej, dobrze, poszedłem. Tylko tak trochę nie widzę... A, to jest okej, wejście. Chyba, nie? Nie mam pojęcia, jak ja tam wejść. To jest wejście do wulkanicznej góry. Jak to byłoby bez sensu, chwila. Nie wiem, gdzie jestem, bo jestem po środku potworów. Po prostu mi... A nie, tam jest wejście, tylko że... Czemu akurat tak dziwnie poszedłem ja? Jakoś po swojemu, jak zawsze. Musiałem minąć to dobre wejście i polecieć po mojemu w stronę jakiejś totalnej pustej jaskini. Znaczy, może nie pustej, pełnej potworów na pewno. Ale bezwartościowej w każdym razie. Tam na pewno nie miałem iść w każdym razie. Dobra, gdzie zapisałem? Dobra, tutaj, to chociaż tyle dobrze. Wiecie co, ja się potem miecz nie chcę skakać już więcej. Przynajmniej nie w ten sposób. Czy nasz bohater umie się wspinać? Chyba nie, jak dobrze pamiętam. Ale w sumie jeszcze raz spróbujmy, zobaczcie. Czy znowu mu tutaj odwali? Co tu się stało? Ej, ten ciśnik gry odwala jak nie wiem co. Dobra, tym razem spadł. Okej, dobra, koniec zabawy już. Wczytam się raz, a dobrze. Zobaczcie. Mój nos aktualnie cierpi na wylew. Z jakiegoś powodu, nie wiem, może dlatego, że jest chłodno, a może dlatego, że pada. W ogóle trzy jakieś powiadomienia mi przyszły, nie mam pojęcia o co chodzi. Potem sobie to zobaczę. Na YouTubie oczywiście. Zobaczcie tylko, czy na telefonie również, czyli pewnie albo jakieś komentarze, albo coś. Dobra. W ogóle z jednym z widzów miałem grać w Gwinta. Wiem, że jest to widz, ponieważ ma publiczne subskrypcje. I widziałem też, w które filmy moje oglądał. Myślę, że przynajmniej lajkował. Są też moja wiedza o tym. Miałem z nim grać w Gwinta i podał mi swoją nazwę, tylko że zapomniał zaakceptować troszkę mojego zaproszenia i potem będzie ból dupy, że z widzami nie gram, jak się zapominają o mnie totalnie, nie? Spoko. 10-10 po prostu. Jeszcze zabawa na świecie. A cholera. Ej, żądłoszczur jeszcze. Halo, gościu. Nie chowaj tego mięsa, łaska. Okej, porobione. Przydam się trochę tego mięsa. Zawsze będzie spoko go zebrać w odpowiednich ilościach. Okej, okay, mamy zakonnika pierwszego. Bryn. What are you doing out here? Watching the road for creatures and probably providing a free meal for any hungry beasties that come wandering by. Okej. Okay. Właśnie musiałem przepukać gardło już na sam koniec odcinka, ale naprawdę czasem moje gardło to jest czysta... O, kryształ. Chwila, miałem tutaj... Chwila, bo musiałbym poznać chyba techniki magii czy coś. Moje gardło naprawdę to jest czysta po prostu maszynka. Znaczy nie, tarka tam wewnątrz. Another willing recruit. Nie do końca. To go into the Inquisition service. I'm here to speak to the Inquisitor. Of course you are. And why should Inquisitor Mendoza, the leader of the Order of the Holy Flame, want to talk to a nobody like you? I have a message from Don Esteban. That's what you say. Maybe you're here to kill the Inquisitor. Do you really think a nobody like me could kill the Inquisitor? I think a nobody like you could be stupid enough to try. You'd better be from the Don, or the Inquisitor will introduce you to the Holy Flame. And I mean... introduce you to it really close up. Dobra, zaczyna się w końcu jakiś ciekawy fragment dotyczący tej fabuły. A, dobra, to było tylko ładowanie. Another recruit. The guards brought you here because you transgressed the law. Am I correct? No. I have a message from Don Esteban. Then I shall take it to the Inquisitor. I must talk to him myself. I see. During your time here, you may move freely around the monastery. This is a privilege. Please do not abuse it. Inquisitor Mendoza is in the Holy Hall. Where is the Holy Hall? I shall provide a map. We don't want you getting lost, do we? Naprawdę? Dobra. When I wish to, how do I leave? You do not leave. At least not yet. You cannot keep me here. Take your message to Mendoza. That is why you entered here, is it not? Do that, then we shall discuss whether you may leave. Czyli pewnie dostanę w dupę i nie będę mógł oddać tej niczego temu Donowi. Dobra, moi drodzy, 30 minut w tym momencie właśnie mija. Trochę mądrości nam doszło.
Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie również kolejne odcinki. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku i na razie.